Wiele osób w dzisiejszych czasach próbuje się nauczyć wielu ważnych rzeczy, czytając książki, oglądając filmy, albo czerpią swoją wiedzę z innych źródeł informacyjnych. W dzisiejszym odcinku Radko na Rada przyjrzymy się bliżej, jak stać się mądrzejszym i jak się uczyć na jakikolwiek przedmiot. Witajcie! Ja jestem Konrad Kapucin, a to są Rady Konrada. Powitajmy tą serię z powrotem gorącymi brawami. Kiedy wstajesz rano i problem się zaczyna, posłuchaj rady Konrada Kapucina. Spójrzcie, moi drodzy, na tego małego chłopca. Siedzi z nosem przy stole, w książce. I uczy się jakichś zagadnień na jakąś tam lekcję, geografii, polskiego, nie wiadomo. Ale zobaczmy ten film i zobaczymy, czy on czegokolwiek się nauczył. Tu jest Mongolia, tu są Chiny, tu jest Kazachstan, tu jest Iran, okej, no dobrze, no chyba umiem. To Turkmenistan jest w Afryce? Nie, w Europie. Nie wiem, mamo, nie wiem, ja się tego nie nauczę. Jak dobrze widzimy, ten chłopiec nie nauczył się niczego. Ta wiedza, ta metoda, którą ludzie stosują od wielu, wielu lat, nie jest praktyczna. Zatem przyjrzyjmy się teraz innej metodzie. Ta dziewczynka siedzi sobie przy komputerze, ogląda jakiś tam filmik informacyjny, edukacyjny, na jakiś tam temat, bodajże coś o panu Tadeuszu. Zobaczmy, czy ona czegokolwiek dowiedziała się na temat tej lektury. Tadzie jest 20-letnim synem miasta Soplicy, który studiował w Wilnie i nagle postanowił przyjechać do Soplicowa, gdzie przeżywa swoje perypetie miłosne oraz pozwala nam poznać panujące szlacheckie zwyczaje i obyczaje na dworku. Tak więc akcja pana Tadeusza rozgrywa się w Solnicy, w Polnicy. Kurwa, to jest takie trudne. Pierdolę tą naukę. Ta dziewczynka także niczego się nie nauczyła, choć ta metoda też od paru lat jest dosyć znana i praktyczna w wielu przypadkach, ale niestety nie aż tak praktyczna, żeby wiedzieć, gdzie akcja pana Tadeusza się działa. Obejrzymy zatem teraz filmik, w którym chłopiec pisze notatkę na matematykę. Przepisuje tą notatkę, ponieważ musi się także nauczyć na sprawdzian, a go nie było w szkole. Zobaczmy zatem, czy on czegokolwiek się nauczył. A więc kąt prosty ma 45 stopni. Czy to 60 było? A może tu chodzi o szlifierkę kątową? Nie wiem, ostatnio jak stałem w kącie, to pamiętam, że mi było ciepło, więc pewnie więcej. Więc ile to ma stopni? Już wiem! Napiszę, że wszystkie, tak jak tyle, co przeszedłem na klatce schodowej. Matma jest trudna! On także się niczego nie nauczył. Mimo, że to przepisał. A niektórzy naprawdę z przepisywania mają taką wiedzę, że mogliby być drugim Stephenem Hawkingiem na przykład, tak? Ale niestety nie w jego przypadku. Zatem zastanówmy się, co trzeba zrobić, żeby być mądrzejszym. Jest jeden filmik, który wysłał mi mój dobry, serdeczny przyjaciel, WF-ista Maciej Poduszkin. I on wam powie, jak stać się mądrzejszym. Maćku, oddaję tobie głos. Jestem po przebiegnięciu 20 km i teraz sobie sprawdzę swoją wiedzę. A kwadrat plus B kwadrat równa się C kwadrat. Akcja pana Tadeusza działa się w Soplicowie. O Jezu, poczekajcie chwilę. A Kambodża znajduje się w Ameryce Południowej. Ja byłem Maciek Poduszkin, WF-ista. Do widzenia, oddaję głos Konradowi. Widzicie?
Czyli wiedza praktyczna tak naprawdę się nie przydaje w dzisiejszych czasach. Niepotrzebne wam są książki, filmy na internecie, czy inne źródła informacyjne typu encyklopedia, czy coś w tym stylu. Trzeba po prostu przebiec te pieprzone 20 km, a wtedy będziesz wiedział, czym jest twierdzenie Pitagorasa, gdzie rozegrała się akcja pana Tadeusza. Czy chociażby, nie wiem, siła Coriolisa, cokolwiek. Musicie tylko przebiec 20 km, by stać się mądrzejszym. Nie słuchajcie durnych ludzi w internecie i nie czytajcie to, co wam piszą w podręcznikach, bo nasza edukacja jest po prostu zrąbana. Pamiętajcie, przebiec 20 km, ewentualnie przejść w ciągu każdego dnia i wtedy będziecie wiedzieli, czym jest siła Coriolisa, czym jest Pitagoras. Tyle ode mnie w dzisiejszym odcinku. Ja byłem Konrad Kapucin, a to były Rady Konrada. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Na razie.